Siemanko mordeczki, tutaj ja, Komoden i babcia Zosia. Witamy was na naszym kanale. A to jest program Szama Babci Zosi. A dlaczego Szama Babci Zosi? Zaraz wam pokażę. A mamy tutaj żeberka wieprzowe, żeberka w miodzie. A miodek tutaj... Dobry miodek, także wielokwiatowy, będzie naprawdę przepysznie. No dobra, teraz solimy. Dobrze solimy te właśnie żeberka. My używamy soli himalajskiej, Santę, naprawdę dobra sól. Trochę popieprzymy i musimy jeszcze dodać czosnek i przyprawę do żeberek. Zaraz wam powiem, co tam się znajduje w tej przyprawie do żeberek. Zresztą może dam wam screena później, czy po prostu pokażę wam skład tej przyprawy z jakiejś strony. O, jakiś screen zrobię. No, babciu, jak widzisz, tu jest taki woreczek w tych kamisach zwykle. To trzeba tam właśnie wycelować. No... Ale to żaden problem. Zresztą najlepiej to by było w jakichś słoiczkach to trzymać. Ta misowska przyprawa naprawdę dobra. Jak firma Kamis chce, niech się ze mną skontaktuje na maila. Szama TV 1987@gmail.com. Chętnie ich zareklamuję. No i właśnie teraz to musi, babciu, ile odstać? Aha, no i właśnie jeszcze wmasowujemy tą przyprawę. Oj, już kręci w nosie od tego pieprzu i czosnku. Ile, babciu, tak musi się zamarynować? Z godzinkę? Okej, dobra. Którą mamy? Jest za 20 12. Oj, momencik. O! Teraz będzie widać. Za 20.12. Także za 21 się zobaczymy. I już będziemy piścić to. Oczywiście to jest długa robota. Nie myślcie, że akurat to nie jest, że się to szybko robi, bo no, żeberka muszą się dusić dość długo. I później dodamy jeszcze ze dwie łyżki miodu. Ten wielokwiatowy miód naprawdę dobry. A, no i właśnie, cebulka jeszcze. To później. Tak, to później. Także do zobaczenia za godzinkę. Okej, już jest praktycznie grubo ponad godzinę. Właściwie półtorej godziny już minęło. Bo troszeczkę nam się przedłużyło. Ile, babciu, dałaś tutaj smalcu? No tak, no, jak widać. No mniej więcej takie dwie pełne łyżki. Dwie pełne łyżki i zaraz to będziemy obsmażać. Okej, jeszcze wleci taka oto cebulka, mniej więcej takiej wielkości cała cebula. No i właśnie tutaj, jak to, babciu, pokroisz w piórka? Czy po prostu w krążki? Zobaczę, jak mi będzie pasowało. Okej, dobra, także widzimy się za chwilkę. Okej, czyli kroimy w pół plasterki, ewentualnie w piórka. Tak, wszystko jedno. Wszystko jedno i tak to pewnie się rozpadnie, co nie? A tak. No, wszystko jedno, jak pokroimy, bo... Długo się będą dusić. No. Także mniej więcej, no, całą cebulkę i co? I teraz już wrzucamy. Także właśnie, bo ja nie powiedziałem wam, jaka to jest ta przyprawa do żeberek. Już wam powiem, babunia. Pardon. Okej. No i teraz obsmażamy tutaj już właśnie te żeberka zamarynowane. Oczywiście tam dam wam też
screenshot ze strony producenta, właśnie z tą przyprawą. No i co? I czekamy. Ile, babciu? Trzeba to zdusić. Okej, okay. A babciu, będziesz coś podlewać jeszcze wodą? Tak, później. No dobra, to w takim razie zobaczymy się już później, jak babcia będzie podlewać wodą, to zobaczymy, ile tego będzie. Okej, okay, to podlewamy teraz. Ile ma ten garnuszek? No. Tak, pół litra. Szklankę plama. Aha, szklankę. Okej. Okej, okej, bo ja myślałem, że akurat ma mniej, bo wygląda na taki mały, niepozorny. I teraz co? Przykrywamy. Przykrywamy pokrywką i będzie się dusić przez ile? No, półtorej godziny. Półtorej godziny. Dobra. Także no cóż. No szukaj teraz. Przepisów? Nie, nie przepisów. Nie przepisów, okay. Nie muszę szukać. Okay. To już? Mhm, oczywiście. Także widzimy się o trzeciej. No, będzie obiad. Tak jest. I będzie obiad. Ej, babcia, o czymś zapomnieliśmy. O czym? O miodzie. No właśnie, miodzio. Miodzio, dwie łychy miodu. Daj, babunia. Nie wiem, czy to tam było na większą ilość. No, ja nie wiem. Szczerze, posiłkowałem się po prostu paroma przepisami, ale postanowiłem, że po prostu dorzucimy tutaj do babcinych żeberek trochę miodu. No, od czego? Przecież to nie przeszkadza. No nie, oczywiście, że nie. Wręcz przeciwnie, pomaga. Po prostu, ja nie wiedziałem, jak zrobić takie żeberka miodowe. Skrzydełka. A, to sorry, ja się pomyliłem, masz rację, to chodziło mi raczej, bo ja nie wiedziałem, jak zrobić skrzydełka w miodzie, to kiedyś też zrobimy, ale tutaj właśnie już miodzio jest. Tak, wiem, że miód traci właściwości we wrzątku, ale tu chodzi nie o właściwości zdrowotne, tylko o właściwości smakowe. Tak jest. Także widzimy się o trzeciej. No, bo akurat babciu dałaś taką chyba łyżkę słodką, co? Tam łyżkę. Nie? Aha, to babciu daj spróbować trochę tego bulioniku. No, ale to gorące. No to kurczę, podmucham, no. O, taki ja bulion. Jasne. No. O, i o to chodzi. Słodkie? Tak, ale babciu, dla przełamania daj jeszcze soli. Koniecznie, bo jest troszeczkę za słodkie. I uważaj, babciu, żebyś się nie uderzyła w głowę. Nie, nie uderzę. No tak dla przełamania już trzeba było trochę soli dać. Trochę może by się nawet przydało jeszcze pieprzu dać, bo tak właśnie dla przełamania powinno być jeszcze trochę ostrzejsze. No. Dobra. No jakie? Słodkie? Słodkie, słodkie, mocno słodkie. Także dla przełamania jeszcze daj, babciu, pieprzu. No bo mówiłeś z białych. No bo może się pomyliłem. Nie wiem. Nie pamiętam, na ile to było. Mamy po prostu chyba z pół kilo żeberek. Dobra. Także jeszcze dla przełamania. Jak widzicie, no po prostu nie da rady wszystkiego ogarnąć. Myk, myk. Jestem znowu. Jeszcze parę szczypt tutaj. Troszeczkę popieprzyć. No i co? Widzimy się o 15, czyli za godzinę i 7 minut. No, jesteśmy. A z nami pyszne żeberka. Zobaczcie, jak się wygotowały. Skóra praktycznie odchodzi od kości, już widać. To co, teraz tylko odsmażyć ziemniaczki, bo tutaj o, proszę bardzo, trochę wczorajszych ziemniaczków zasmażyć, pyk, pyk i zaraz będą. Także za chwileczkę się zobaczymy. Okej, okay, no to lecą żebereczka. Zobaczcie na to. Łyżka oczywiście do ziemniaków. Patrzcie, dwa żebra. No, babciu, wątpię, żeby było potrzebne.
Wujtek w łapach. Najlepsze będzie. Proszę bardzo. A może będę sobie obrywał, nie? Nie, na pewno nie. To jest ręcznik. Oj, jeszcze ze dwa. Poproszę. Najpierw zobaczymy, jakie to wczorajsze ziemniaczki. Mhm, super. W zasadzie to obrywam, tylko że zębami. Co tam, że niezdrowe? Pieprzyć dietę. Genialne. Dobre. Genialny babunia. Dziwny smak mają, nie słodko. No właśnie, to nie jest dziwne. Ale nie wyrzucaj na razie, bo jeszcze by cię... No pewnie, pewnie. A? Nie, no nie będę wyrzucał. Ale właśnie o to babciu chodzi, żeby właśnie był taki słodko, słono, pikantny. I lekka pikantność jeszcze. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. Tak naprawdę to pierwszy raz robiliśmy akurat te żeberka z miodem. Ale jak to zajebiście wyszło. Szóstka z plusem. Nom, nom, nom. Uwielbiam. Szóstka z pluszem. Serio. Papatki. Na razicho. Zostawiam wam tutaj z widokiem na Wembley. Papatki.